Witam. No, 17. No to za chwilę będzie. Witam, moje wspomnienia. No tak, chciałbym nagrać taki filmik właśnie. Nie na temat realizacji filmu Smoleńsk, tylko na temat moich wspomnień odnośnie 10 kwietnia 2010 roku. Mianowicie nie chciałbym robić kolejnej recenzji filmu Smoleńsk i tak dalej, warstwy politycznej. Uważam, że to jest najnowsza historia Polski, która wydarzyła się za naszego życia i to jest film o współczesnej Polsce, a nie tak jak no, do tej pory mieliśmy filmy na temat tego, co było w Polsce, ale było zakazane o tym mówić. Teraz każdy może mówić, co chce, jak chce, zresztą recenzje co niektórych youtuberów wskazują na to. 10 kwietnia 2010 roku. Inaczej. 9 kwietnia. No pojechałem do dziewczyny. Wróciłem już 10 kwietnia o godzinie tam w pół do pierwszej w nocy. Położyłem się spać. No i to już był 10 kwiecień, tak? 2010 roku. Kiedyś miałem taką tendencję, że słuchałem sobie radia do snu. No i co? No i godzina 7, były pierwsze wiadomości, że no prezydent się szykuje do wylotu do Smoleńska, że będą 70, bodajże pamiętam, 70 rocznica zbrodni katyńskiej. No i że lecą tam, tak? Później około godziny, nie wiem, chyba po siódmej, siódma przed ósmą, że wylatują, że już lecą, tak? Później, że lecą. Godzina, pamiętam, chyba pierwsze wiadomości, to była godzina po ósmej jakoś, tak, przerwana piosenka była. No i pierwsze wiadomości, że coś jest nie tak z samolotem, z Tupolewem, że no mają jakąś awarię, tak? Początkowo mieli odbić gdzieś tam na Mińsk, czy jeżeli im się nie uda, że jest mgła ogólnie, no i że no jeżeli im się nie uda wylądować w Mińsku, to będą odbijać na drugi krąg. Później była informacja, że z powodu, to było gdzieś godzina ósma po ósmej, ósma chyba, jakoś przed dziewiątą chyba, że były jakieś informacje pierwsze, że jednak no, we mgle zginęli, coś takiego, nie wiem, już do końca nie pamiętam. Później znowu była przerwana muzyka w radiu, no i było podane, że prezydent, że samolot spadł, to było już gdzieś mniej więcej, no już chyba w pół do dziewiątej, dziewiąta, coś takiego. No i to ciarki przeszły mi po plecach. Już nie mogłem spać, obudziłem się później pamiętam, znowu była jakaś piosenka przerwana taką długą ciszą, że najprawdopodobniej prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką zginęli w Smoleńsku, że chyba tam wtedy mówili 3-4 osoby przeżyły, że szukają tych osób. No i później była godzina 10, po 10 chyba już, no wtedy już włączyłem telewizję, bo to było ten, no i wszyscy już dalej wiemy, co się działo. Miała już być ta 17. Kurczę, jak zwykle. To był 2010 rok. Ja wtedy miałem 24 lata. Jeszcze wtedy to był taki okres, kiedy nie pracowałem. Znaczy, no już zakończyłem pracę tam, gdzie pracowałem poprzednio, czyli w banku. No młody chłopak, no 24 lata, no to co pamiętam, nie bawię się, jeszcze raz podkreślam i mam nadzieję, że nikogo nie urażę tym filmem. To po prostu tylko takie moje szybkie, krótkie wspomnienia, które no, chciałbym zawrzeć
prostu jako taką, nawet nie recenzję filmu, tylko z tego, co po prostu pamiętam, nic więcej. No i to tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie. W okresie 41-42, no Wiaźma, Briańsk, Mińsk, Smoleńsk, to są ogromne klęski. I to są sprawy trudne dla obecnego rządu. Musi rząd rosyjski powiedzieć jasno, czym był ten system. Tylko, panie doktorze, jeżeli mogę pozwolić, dostałem przed chwilą informację, złą informację, jeśli tak mogę powiedzieć, ze Smoleńska. Prezydencki samolot rozbił się w Smoleńsku. Podajemy za MSZ-em. Za chwileczkę postaramy się połączyć z naszym reporterem Wojciechem Cegielskim, który był w prezydenckim samolocie. Nie wiemy, na ile poważne było to lądowanie, może rozbicie się. Trudno w tej chwili cokolwiek na ten temat powiedzieć. Wiadomo było, że prezydent miał dotrzeć na około godzinę 9:20 na cmentarz katyński. Prezydent miał przylecieć wraz z małżonką w towarzystwie przedstawiciela władz Federacji Rosyjskich. Na razie szczegóły tej sprawy są bardzo lakoniczne. Trudno powiedzieć w tej chwili dokładnie, co tam się stało. Za chwilę do tej sprawy wrócimy. My w naszym studiu mamy awarię. Tu 154 z prezydencką parą na pokładzie ma jakiś problem. Informacje z MSZ-u są na razie lakoniczne. Rozbił się podchodząc do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Nie wiadomo, czy były to jakieś kłopoty techniczne, czy też po prostu pilot obrał zbyt niski pułap i samolot zahaczył o drzewa. Z informacji, o które wiemy, samolot nie zapalił się, bądź też pożar został ugaszony w samym zarodku. Na razie nawet informacje przesyłane przez rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotra Paszkowskiego są niezwykle lakoniczne. Nasi reporterzy docierają już na miejsce tego zdarzenia. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się tam nie stało. My przenieśmy się. Wyrazić rozmiar tej tragedii. Mamy listę nazwisk osób, które leciały tym samolotem. W katastrofie zginął prezydent Polski Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Na pokładzie samolotu byli również ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu, kandydat SLD na prezydenta, Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu, Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Franciszek Gongor, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego, Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta, Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Jolanta Szymanek-Deresz, posłanka SLD, była szefowa Kancelarii Prezydenta, Grażyna Gęsicka, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego PiSu, Zbigniew Wasserman, poseł PiSu, Przemysław Gosiewski, europoseł z ramienia PiSu, wielu posłów i senatorów, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, pracownicy Kancelarii Prezydenta, a także Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa i członkowie tej rady oraz Anna Walentynowicz, bohaterka Solidarności i wielu, wielu innych.
Prezydent Lech Kaczyński nie żyje. Zginął w katastrofie rządowego samolotu w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. To jest specjalne wydanie wiadomości Mateusz Kłady.